Państwa, wiecie Państwo, że zakończyły się nasze czynności jako prokuratury związane z podejrzanym w sprawie wybuchu, które miały miejsce od końca czerwca do 17 lipca w Krakowie. Wszystkich Państwa interesuje ta sprawa. Sprawa i dla nas jest sprawą, również dla służb, trudną, można powiedzieć nietypową z uwagi na działanie i osobę podejrzanego. Proszę Państwa, jest to osoba, która ma wykształcenie podstawowe, z zawodu jest stolarzem, nie wykonuje obecnie swojej działalności, natomiast utrzymuje się z oszczędności, jakie zgromadził dotychczas, wykonując zawód właśnie stolarza. Proszę Państwa, ta osoba nie ma również żadnego przeszkolenia, czy to wojskowego, czy przeszkolenia, które pozwalałoby w jakiś sposób konstruować ładunki wybuchowe. Całą swoją wiedzę to mężczyzna ten posiadł przede wszystkim dzięki internetowi, a także to są po prostu jego zainteresowania i to, że jest stolarzem, pomogło mu również w produkcji tych ładunków wybuchowych. Proszę Państwa, Państwo zadawaliście szereg pytań związanych z tym, dlaczego, skąd się wzięły te osoby pokrzywdzone, dlaczego to te osoby, a nie inne. Powiemy Państwu, co wynika z wyjaśnień podejrzanego. Wynika to, że działał on sam oraz to, że te osoby pokrzywdzone nie wiązało tak naprawdę ze sobą nic. Obiektywnie patrzywszy na te osoby pokrzywdzone, możemy powiedzieć jedno. Są to przypadkowe ofiary, natomiast my również musimy przyjąć to, co przedstawia sam podejrzany, a mianowicie to, że dla niego to nie były przypadkowe ofiary, że to były osoby według niego stanowiące dla niego pewnego rodzaju zagrożenie. I te osoby wybrał na przykład poprzez to, że ktoś jechał za szybko. Wybrał również dlatego, że inna osoba odwróciła się i popatrzyła na niego, czy też dlatego, że ktoś miał taką, a nie inną rejestrację samochodową. Później jechał za tymi osobami, stąd ustalił miejsce ich zamieszkania, następnie tam znajdował się później ładunek wybuchowy. Zgodnie z tym, co podaje w swoich wyjaśnieniach podejrzany, oczywiście my to wszystko, proszę Państwa, będziemy weryfikowali. Weryfikowali innymi czynnościami, jak i specjalistycznymi opiniami, w szczególności lekarskimi. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że podejrzany również podał, że nie było jego celem to, aby ktoś doznał jakichś obrażeń ciała. A zatem celem jego było zwrócenie przede wszystkim uwagi na swoje problemy, na to, że on się czuł zagrożony przez określone osoby, natomiast tak naprawdę czuł się bardzo zakłopotany i było mu przykro z tego powodu, że pokrzywdzeni doznali pewnych obrażeń ciała. Jeśli można coś jeszcze Państwu powiedzieć, to przede wszystkim to, że pokrzywdzeni się nie znają. To są zwykli, normalni obywatele Krakowa. Nie ma tu żadnych powiązań w takim sensie, że osoby te na przykład mogły mieć coś na sumieniu, czy coś rzeczywiście zrobić podejrzanemu. Nie ma takich żadnych powiązań. Są to mieszkańcy Krakowa, spokojnie pracujący, mieszkający, także tego rodzaju powiązań żadnych pomiędzy nimi a podejrzanym nie ma. My możemy mówić o tym, że to są zupełnie przypadkowe ofiary, natomiast według podejrzanego ta przypadkowość nie jest taka do końca. Dla niego to jednak nie były przypadkowe ofiary. W garażu, który wynajmował od osoby trzeciej, chciałem powiedzieć, że zabezpieczono tam szereg substancji chemicznych, w tym czarny proch. Łącznie, jak tutaj sobie wynotowałem, tych substancji jest około 23 kg. Są to z dużej części substancje ogólnodostępne poza czarnym prochem, który, o ile się orientuję, nie jest
towarem ogólnodostępnym. Oczywiście te substancje są badane przez biegłych specjalistów i dopiero po szczegółowych badaniach będzie można powiedzieć dokładnie, jakiego typu są to substancje. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące wyjaśnień złożonych przez podejrzanego, to mogę powiedzieć tyle, że przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia, przyjął określoną linię obrony. Oczywiście ta linia obrony będzie weryfikowana w toku dalszych czynności procesowych, podobnie jak również będą weryfikowane kwestie dotyczące tych wcześniejszych zdarzeń dotyczących podpaleń czy też zniszczeń i samochodów i ewentualnie udziału w tych zdarzeniach zatrzymanego, podejrzanego na fałaka.